września. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam serdecznie w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj o Radomiu we wrześni. Naszym gościem jest pani Agnieszka Szarpak, która jest kierownikiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Agnieszko. Jak to jest, że Radom tak często przyjeżdża do wrześni? Widocznie lubimy września. No nie da się nie lubić września. Oczywiście. Gościliśmy tutaj u państwa pierwszy raz w tamtym roku. Był to festiwal Orkiestr Dętych, fantastyczny festiwal. I chcieliśmy tu wrócić po raz drugi, tym razem na zgrupowanie, tym razem na chwilę do poćwiczenia na pięknym, fantastycznym boisku i w bardzo dobrych warunkach internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Przyjechała was tutaj ponad 100 osób, a to dlatego, że to, co przygotowujecie dla mieszkańców wrześni i okolic, to jest ogromna impreza, chociaż będzie trwała krótko, ale mnóstwo pracy trzeba w to włożyć. To dwa koncerty. Jeden dzisiaj w środę i drugi jutro w czwartek. W czwartek o 19:00, w środę o 17:00, w czwartek o 19:00. Jeszcze dodajmy, że w środę w amfiteatrze imienia Anny Jantar, a w czwartek na stadionie Zetesteio. Tak, ponieważ będą to dwie różne imprezy. W środę będzie to koncert na siedząco, usłyszymy Stanisława Moniuszkę między innymi. Natomiast we czwartek będzie to pokaz musztry paradnej, pokaz show. A co pokażą państwo na stadionie? Na stadionie będzie pokaz show, pokaz musztry paradnej i wszystkie konkurencje marszowe, w których weźmiemy udział również w Mistrzostwach Świata w Rasztede w Niemczech. Już niedługo, bo już od piątku zaczynamy. Piątek, sobota, niedziela to Mistrzostwa Europy. Września jest takim etapem, w którym fajnie się przygotować do właśnie takiego dużego widowiska? Tak, jest to etap w naszym przygotowaniu, ale oczywiście chcieliśmy pokazać to, co stworzyliśmy, to, co udało nam się wypracować przez ten tydzień pobytu we wrześni. Powiem pani tak szczerze, jako mieszkaniec wrześni, w sumie od niedawna, że to bardzo sympatyczne, że wchodząc na główną stronę orkiestry Grandiozo, widzimy sobie nabór, wspieraj nas, koncerty i kolejna zakładka, to właśnie września. Tak, to właśnie września. Byliśmy u was, podobało nam się, zatem września. Serdecznie zapraszamy. Przypomnijmy, pierwszy koncert dzisiaj, w środę, o godzinie 17:00. To jest koncert w amfiteatrze imienia Anny Jantar, a drugie wydarzenie jutro w czwartek. Na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziś kierownik Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, pani Agnieszka Szarpak. Dziękuję. Radio Września.